Dzień dobry, cześć. Z tej strony Kuba z podcastu Kryminalnego Jugozbrodnia i dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z Chorwacji. Chorwacja jest zdecydowanie najlepiej poznanym przez Polaków krajem byłej Jugosławii, no ze względu na swój turystyczny charakter. Ale oczywiście piękny Adriatyk i wysokie góry nie powodują, że nie dzieją się tam przestępstwa. I są też takie sprawy kryminalne, które zapisały się na ciemnych kartach historii tego kraju. I sprawa, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, zdecydowanie należy właśnie do takich. Historia zbulwersowała opinię publiczną, nie tylko w Chorwacji, ale i na całym świecie. A to wszystko mimo tego, że główne wydarzenia miały miejsce naprawdę niedawno. O ile historia zaczyna się w 2000 roku, o tyle na jej rozwiązanie trzeba było poczekać aż do 2019 roku, a ostateczny wyrok po przejściu przez wszystkie instancje został wydany w 2021 roku. Więc jak słyszycie, sprawa jest naprawdę świeża. Dotyczy ona zaginięcia 23-letniej Jasminy Domnić. Zagadka zaginięcia Jasminy została rozwiązana, co w wielu sprawach przynosi mniejszą lub większą ulgę rodzinie. I taka rodzina zaginionej osoby dostaje w końcu odpowiedź na to, co stało się z ich najbliższą osobą. I jest wtedy w stanie zamknąć pewien długi i ciężki rozdział w swoim życiu. Ale zdecydowanie inaczej jest w przypadku zaginięcia Jasminy. Tutaj rozwiązanie okazało się tak szokujące, że wśród Chorwatów, zwłaszcza w kręgach zaangażowanych w rozwiązanie tej zagadki, powtarza się, że historia Jasminy Dominić będzie polem do działań dla wielu kryminologów, psychiatrów, psychologów i innych specjalistów, nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Zabieram Was dzisiaj do Chorwacji. Zaczniemy od 2000 roku. Zapraszam do odsłuchania 8 odcinka podcastu Kryminalnego Jugozbrodnia o rozwiązaniu zagadki zaginięcia Jasminy Dominić. Dzisiejsza historia wydarzyła się w niewielkiej wiosce Palovac, koło miejscowości Czakovec na samej północy Chorwacji, w takiej niewielkiej krainie geograficznej, która nosi nazwę Međimurje. Jest to region położony na trójstyku granic Chorwacji, Słowenii oraz Węgier. Oczywiście ta część kraju wygląda zupełnie inaczej niż Dalmacja czy Istria, które są najpopularniejszymi kierunkami dla polskich turystów odwiedzających Chorwację. Ogólnie dla turystów odwiedzających Chorwację. Međimurje krajobrazem bardzo przypomina mi nasze Podkarpacie albo Wyżynę Roztoczańską na Lubelszczyźnie. Takie wiejskie klimaty, łagodne pagórki, a w otoczeniu panują pola uprawne, sady i winnice. Bardzo urokliwy krajobraz. Podobnie zresztą jak i u nas na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ale przeciętnemu niechorwackiemu turyście raczej trudno o obranie sobie tych okolic za cel podróży. Gdybyście kiedyś jechali przez Węgry do Chorwacji, to tamtejsza autostrada A4 biegnie właśnie przez Međimurje i przez sam Palovac. Może przypomni Wam się wtedy dzisiejsza sprawa kryminalna, a myślę, że zapadnie Wam w pamięci, bo jest niezwykle szokująca i chciałoby się wręcz powiedzieć nieprawdopodobna. W wiosce Palovac, w niewielkim domu jednorodzinnym przy ulicy Nowej 29, mieszkała 45-letnia Smiljana Syrnec. Był to jej dom rodzinny, mieszkała tam z mężem Iwicą, dwójką nieletnich córek oraz dorosłą córką i jej narzeczonym. A kilka miesięcy w roku mieszkała tam również pani Katarina, mama Smiljany, ale większą część roku Katarina spędzała w Niemczech, gdzie dorabiała sobie do emerytury jako gastarbeiterka. W sobotę 16 lutego 2019 roku pani Katarina była właśnie w pracy za granicą, a Smiljana według części źródeł miała być wraz z najmłodszymi córkami poza domem przez dłuższą część dnia. Tutaj źródła najczęściej wspominają katechezę dla dzieci. Najstarsza córka, Katarina, która otrzymała imię po babci, wraz z narzeczonym mieli robić w domu małe prace porządkowe. Podobno mieli przygotowywać się do małego remontu. W trakcie tych prac porządkowych na parterze, na klatce schodowej, dotarli do
przestrzeni pod schodami, która od lat służyła za taki grajdołek. Wiecie, takie miejsce, gdzie nikt nie będzie zły, jeśli randomowo położycie tam miotłę albo jakiś grat, o którym mówicie, że jeszcze na pewno się przyda, no ale w głębi duszy wiecie, że ten grat przez kilka lat będzie tam zbierać kurz, aż w końcu ktoś się go pozbędzie. Zatem nie była to przestrzeń często odwiedzana przez domowników, ale świetnie widoczna, bo idąc korytarzem prowadzącym do schodów, po lewej stronie widziało się właśnie schody na górę, a po prawej wielką zamrażarkę, która zagracała dostęp do przestrzeni pod schodami. Oni podobno chcieli tam położyć płytki, które były w całym domu, tylko nie w tym kącie, pomimo tego, że ojciec Kateryny miał być z zawodu kafelkarzem i glazurnikiem. W ferworze sprzątania i obmyślania tego, jak wyremontować ten kawałek domu, chłopak Kateryny postanowił zajrzeć właśnie pod schody i zająć się tym bałaganem. Ale żeby się tam dostać, musiał odsunąć tę starą zamrażarkę, o której już wspominałem, i w trakcie próby przesunięcia tej zamrażarki miał zauważyć, że ta jest podpięta do prądu, chociaż nikt tak naprawdę do niej nie zaglądał. To znaczy oni raczej zdawali sobie sprawę z tego, że ta zamrażarka była podpięta do prądu, bo na przykład wydawała odgłosy działania, ale nikt nigdy na nią nie zwracał uwagi, chyba właśnie przez to jej umiejscowienie. Zamrażarka była bardzo ciężka i masywna. To była stara jugosłowiańska robota, bo zamrażarka pochodziła ze słynnych zakładów Konczar, a jej tabliczka znamionowa mówiła, że została wyprodukowana w 1987 roku. To było urządzenie, które można kojarzyć z pracy w gastronomii lub troszkę inną wersję ze sklepów spożywczych. W podobnej wielkości zamrażarkach przetrzymuje się lody, z tym, że w sklepach mamy przesuwne przeźroczyste drzwiczki, a w tym przypadku mieliśmy białe metalowe drzwiczki otwierane do góry. Chłopak z ciekawości chciał otworzyć tę zamrażarkę i zerknąć, co tam w ogóle jest, skoro urządzenie cały ten czas jest podłączone do prądu. Drzwiczki nie chciały się otworzyć, no i tu są różne wersje, albo że były zaklejone, albo że ze starości brud zespoił drzwi z resztą konstrukcji. No ale po użyciu siły lub może nawet jakiegoś narzędzia, zamrażarkę udało się w końcu otworzyć. I ku zdziwieniu chłopaka, zamrażarka była wypełniona po brzegi przemrożonym jedzeniem. Były tam paczki z mrożonymi warzywami, truskawkami, marchewkami, nawet filet rybny się tam znalazł. Ale ku jego zaskoczeniu, wszystko miało datę przydatności do spożycia na 2000 i 2001 rok, co sugerowało, że ta zamrażarka nie była otwierana przez jakieś 18-19 lat. Zawołał partnerkę i tak przegrzebując te mrożonki, natrafili na dziwny obiekt, który okazał się być ludzką nogą. Gdy wygrzebali więcej mrożonek, okazało się, że w zamrażarce znajdującej się od lat w ich domu pod warstwą mrożonych owoców i warzyw znajduje się ludzkie ciało w pozycji embrionalnej. Ciało było częściowo zawinięte w białe prześcieradło, na którym znajdowały się brunatne ślady przypominające krew, a na głowę założony był czarny plastikowy worek, najprawdopodobniej worek na śmieci, przewiązany przez szyję rajstopami. Natychmiast zawiadomiono policję, która po przyjechaniu na miejsce potwierdziła obecność zamrożonych zwłok w domu przy ulicy Nowej 29. I po krótkim czasie, jeszcze tego samego dnia, aresztowano Smiljanę Syrnec, matkę Kateryny. Policja na taki krok zdecydowała się ze względu na to, że zachodziło prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością niemalże, że ciało znalezione w zamrażarce należy do Jasminy Dominić, siostry Smiljany, która zaginęła bez śladu 19 lat wcześniej, czyli w 2000 roku. A kim była Jasmina, siostra Smiljany? Jasmina urodziła się 5 września 1977 roku w Chorwackiej Republice Socjalistycznej w Jugosławii. Mieszkała w Palowcu wraz z rodzicami, czyli matką Katariną i ojcem Martinem oraz siostrą Smiljaną, starszą o 3 lata. I o życiu Jasminy wiemy naprawdę niewiele. Z sensowniejszych informacji o niej wiemy, że miała bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie. Miała sobie świetnie radzić w lekkiej atletyce i przedmiotach humanistycznych.
Po skończeniu szkoły średniej dostała się na studia w Zagrzebiu, stolicy wtedy już niepodległej Chorwacji, i wybrała studia na kierunku politologia na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Mogła sobie pozwolić na studia, bo jej rodzina może nie była bogata, ale dobrze sytuowana. Matka pracowała jako kucharka i pomoc domowa w Niemczech, a ojciec jako pracownik fizyczny w Słowenii, więc do domu napływały dewizy z dwóch zamożniejszych krajów. Jasmina miała wracać do rodzinnego domu tylko w niektóre weekendy i na święta. Możemy domniemać, że w domu Dominiciów nie było jakichś szczególnie mocnych więzów rodzinnych i relacji. Mogło być to spowodowane nadużywaniem alkoholu przez ojca i tym, że oboje rodziców większość czasu spędzało jednak za granicą. I w 2000 roku sąsiedzi i rodzina zauważyli, że Jasmina nie pojawia się od dłuższego czasu w rodzinnych stronach. Smiliana miała im wtedy odpowiadać, że ona jest w stałym kontakcie telefonicznym z siostrą. Niektórym miała też mówić, że Jasmina niedawno ich odwiedzała, ale tak tylko wpadła i wypadła, więc pewnie sąsiedzi nie mieli okazji zauważyć długo niewidzianej Jasminy. A gdy rodzice niepokoili się brakiem kontaktu ze strony młodszej siostry, to starsza córka zapewniała ich, że wszystko w porządku i przedstawiła tę sytuację zupełnie tak samo jak sąsiadom, że u Jasminy wszystko ok i niedawno rozmawiała z nią przez telefon. Ale gdy rodzice próbowali bezskutecznie się skontaktować z Jasminą, to Smiliana powiedziała im, że Jasmina jakiś czas temu oznajmiła, że rzuca studia i wyjeżdża do Francji, a konkretnie do Paryża, i będzie tam mieszkać ze swoim chłopakiem, którego poznała na studiach, na który miał być z pochodzenia Japończykiem. Później zapewniała też rodziców, że Jasmina znalazła pracę i została pracownicą obsługi na statkach wycieczkowych gdzieś na Loarze czy na innej turystycznej rzece we Francji. Jak się okazuje, rodzice nie do końca godzili się z takim biegiem wydarzeń, bo każde z nich miało czuć, że coś w tej wersji jest nie tak. Kwestia rzucenia studiów i przeprowadzki za granicę to nie było coś, o co oni mieliby mieć żal do córki. Sami po studiach nie byli, a i pracowali za granicą lwią część swojego życia. Jeśli rzeczywiście było tak, jak przedstawiała to Smiliana, to Jasmina nie powinna obawiać się awantury ze strony rodziców i nie powinna unikać z nimi kontaktu. I co więcej, kontaktować się wyłącznie ze starszą siostrą, z którą podobno nigdy nie miała dobrych relacji. Ta wersja im się nie kleiła, ale nie podjęli też żadnych aktywnych działań doprowadzających do kontaktu z Jasminą, czy próby odnalezienia jej. Jedno ze źródeł do dzisiejszej sprawy twierdzi, że Martin Dominic, ojciec Smiliany i Jasminy, miał zgłaszać zaginięcie córki jeszcze w 2000 roku, ale nie potwierdza tego policja, gdyż w bazie osób zaginionych nie ma takiego zgłoszenia i nie zachowała się po tym rzekomym zgłoszeniu żadna notatka. Pan Martin również nie może potwierdzić lub zaprzeczyć tym plotkom, gdyż zmarł na raka w 2014 roku, czyli na 5 lat przed odnalezieniem zwłok córki w jego domu. Ale jest coś, co potwierdza wielu świadków i chyba te słowa zostały też użyte jako oficjalne zeznania przez niektórych z nich. A co za tym idzie jako dowód w sprawie? Mianowicie pan Martin podczas dłuższych posiedzeń w lokalnym barze, gdy już wlał w siebie odpowiednio dużo napojów wyskokowych, miał wspominać o zaginięciu Jasminy i miał wtedy mówić, że boi się, że Smiliana zrobiła jej coś złego. Dość niepokojące, prawda? Moment, w którym ojciec podejrzewa jedną z córek o najprawdopodobniej zabójstwo drugiej córki, powinien nam włączyć kilka czerwonych lampek. A czy w tym czasie trwały jakieś oficjalne poszukiwania Jasminy? Nie. Nie, ponieważ jak już wspomniałem, żadne oficjalne zawiadomienie o zaginięciu Jasminy nie wpłynęło na policję w 2000 roku i Jasmina nie figurowała w bazie osób zaginionych aż przez 5 lat. Dopiero 16 sierpnia 2005 roku matka Jasminy zdecydowała się zgłosić zaginięcie córki na policję.
Zrobiła to, ponieważ już od 5 lat nie miała kontaktu z najmłodszą córką, a i rzekome telefony do Smiliany zdarzały się coraz rzadziej. Co więcej, w trakcie któregoś pobytu na urlopie w rodzinnym domu, pani Katarina miała znaleźć m.in. wszystkie dokumenty Jasminy, które straciły ważność, bo powinny zostać wymienione w 2003 roku. To znaczyło, że Jasminy nie widziano od 2000 roku i nie miała ze sobą starych dokumentów, więc nie mogła wtedy wyjechać za granicę, bo Chorwacja nie była wtedy w Unii Europejskiej i na wyjazd do Francji potrzebowałaby paszportu. No chyba, że wyrobiłaby nowe dokumenty, a stare podrzuciła do szuflady w domu rodzinnym. No ale to raczej nikłe prawdopodobieństwo takiego scenariusza. W każdym razie policja przyjęła zgłoszenie matki Jasminy o zaginięciu córki i nie wiem, co pani Katarina im wtedy powiedziała, ale w oficjalnej policyjnej bazie osób zaginionych profil zaginionej wyglądał w ten sposób, że przedstawiał jej zdjęcie, opis cech wyglądu, że miała 166 cm wzrostu, kasztanowe krótkie włosy, zielone oczy, a do tego dodano informację o ostatnim prawdopodobnym miejscu pobytu lub miejscu zaginięcia i wskazano tam, że miało to miejsce w Zagrzebiu latem 2000 roku. Czyli tutaj zwracają uwagę dwie rzeczy. Pierwsze to, że nikt nawet nie wie dokładnie, którego dnia zaginęła Jasmina. Najbliżsi są w stanie wskazać wyłącznie przybliżony okres w roku, kiedy widzieli ją po raz ostatni oraz, że zgłoszono, że czas zaginięcia to jednak 2000 rok. Co znaczy, że śledczy albo od razu nie uwierzyli w wersję, że Smiliana miała kontakt telefoniczny z Jasminą jeszcze w późniejszych latach, lub matka nawet im o tym nie wspomniała. Później najprawdopodobniej nie było żadnych poszlak, które mogłyby pomóc śledczym odnaleźć 23-latkę. Przynajmniej się o takich nie mówi otwarcie. Policja nie wskazuje jasno, by coś takiego miało miejsce. Ale ja znalazłem w archiwum internetowym gazety Slobodna Dalmacja artykuł z października 2008 roku, gdzie przedstawiono tekst o zaginięciach w Chorwacji. O różnych przyczynach zaginięć, o odnajdowaniu zaginionych osób. Podano też, że na tamten czas rocznie zgłaszanych było 1500 zaginięć. Zdecydowana większość z tych osób odnajdowała się w ciągu kilku dni od zgłoszenia zaginięcia, a policja skupiała się wtedy na 63 zaginięciach, gdzie osoby zniknęły nieco więcej czasu temu. I to chyba miały być śledztwa, które utknęły w martwym punkcie. I z tych 63 osób wyszczególnionych przez policję, zdjęcia 20 znalazły się na łamach gazety. I było tam m.in. zdjęcie Jasminy Dominić. Zastanawia mnie, czy to czysty przypadek, czy jakaś gra ze strony policji. Bo wiadomym jest, że śledczym czasami zdarzało się podawać mediom mniej lub bardziej prawdziwe informacje, by zwieść podejrzanego z pantałyku, a tym samym doprowadzić do rozwiązania sprawy. W ogóle to przejrzałem sobie chorwacką bazę osób zaginionych i była tam jedna rzecz, która uderzyła mnie szczególnie. Bo wyobraźcie sobie, że bazę osób zaginionych można sobie filtrować po wielu parametrach. Po nazwisku, roku zaginięcia, po županii, czyli ichniejszym województwie. I można tam jeszcze pokategoryzować bazę po parametrze, który obejmuje takie opcje jak wszyscy zaginięci, dzieci, dorośli i zaginięci w czasie wojny. I wyobraźcie sobie, że na dzień 20 marca 2022 roku w chorwackiej bazie osób zaginionych widniało łącznie 2761 osób, z czego aż 1890 osób to zaginięci w trakcie wojny w latach 90. To jest około 70% wszystkich osób w bazie. To taka smutna wstawka. Ale wracając do Jasminy i jej poszukiwań, to przez następne lata ponownie nic przełomowego w tej sprawie się nie działo.
Jedynie w początkowych latach śledztwa przesłuchiwano rodzinę i najbliższe otoczenie Jasminy. Ale wychodzi też na to, że to nie było tak, że policja nic nie robiła w kierunku rozwiązania tej sprawy, ponieważ jak podaje anonimowe źródło powiązane z organami ścigania dla dziennika Jutrani, policja w 2018 roku podejrzewała, że Jasmina nie żyje i że jej zwłoki znajdują się na posesji. Więc jak widzimy, trop był słuszny, z tym, że skupiono się nie na wnętrzu domu, a na działce za domem i przy domowym szambie. Jak wtedy podejrzewano, ciało Jasminy miało być właśnie w szambie i podobno formalności z uzyskaniem nakazu przeszukania trwały bardzo długo, ale w końcu organy odpowiedzialne za wydanie takich pozwoleń przystały na wniosek śledczych i szambo istotnie zostało sprawdzone, no i oczywiście bez rezultatu. Więc jak widać, policja była wtedy niezwykle blisko rozwiązania sprawy. Dosłownie kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów od zwłok Jasminy. No i tutaj trzeba też co nieco opowiedzieć o Smilianie. Jak wspomniałem, była starsza od Jasminy o 3 lata i była od swojej siostry zupełnie inna. Już w czasach szkolnych miała duże problemy z dyscypliną i skończeniem szkoły, ale co gorsza, również z patologicznym kłamstwem. Podobno miała przyjść na praktyki w szkole podstawowej w sąsiedniej wsi. Podejrzewam, że wtedy wystarczyło jakieś studium czy specjalny profil klasy w liceum i później można było podjąć się pracy w przedszkolu lub w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. W każdym razie Smiliana miała się tam zgłosić na praktyki, ale przez długi czas nie donosiła papierów zakończenia liceum. No i gdy zdenerwowany sekretariat szkoły podstawowej zadzwonił do liceum, z którego Smiliana miała donieść te dokumenty ukończenia edukacji, to otrzymali od nich informację, że Smiliana owszem była ich uczennicą, ale nie udało jej się ukończyć liceum. Oczywiście w związku z tym Smilianie nie pozwolono na praktyki w szkole podstawowej i zaczęła pracę w barze w innej miejscowości nieopodal. W następnej kolejności miała zacząć poniekąd przejmować władzę nad rodzinnym domem, gdyż rodzice byli często w pracy za granicą, a młodsza siostra poszła na studia. Smiliana miała uchodzić za kłamczuchę, bajkopisarkę, osobę egocentryczną i despotyczną. To ona ustalała zasady obowiązujące w jej otoczeniu. Stąd też na przykład opinia sąsiadów, którzy pytani przez dziennikarzy, czy któryś z domowników mógł wiedzieć o zwłokach w zamrażarce, odpowiadali, że raczej nie, bo jeśli Smiliana powiedziała, żeby tam nie zaglądać, to nikt nie odważyłby się tego zrobić. Matka Smiliany miałaby nie zaglądać do zamrażarki, bo była rzadko w rodzinnych stronach, a jak już była, to przez zachowanie Smiliany czuła się we własnym domu jak gość. Natomiast ojciec Smiliany miał się wpisywać w patriarchalne wzorce i nie podejmował się prac domowych typu sprzątanie, a już na pewno nie gotowanie. Jedzenie miało mu być po prostu podane, no więc i po co miał zaglądać do zamrażarki? No ale w końcu zaczęły się wszystkie czynności przedprocesowe. Prokuratura postawiła Smilianie zarzut zabójstwa siostry i wystosowano wobec niej areszt zapobiegawczy wynoszący 30 dni, który później przedłużono aż do ogłoszenia wyroku. A motywowano to tym, że wśród osób wytypowanych do zeznań są osoby z najbliższego otoczenia oskarżonej. A co za tym idzie, mogłaby ona, przebywając na wolności, wpływać na ich zeznania. A w trakcie przesłuchiwania świadków dotarto do tak ważnej informacji jak to, że Smiliana i Jasmina często się kłóciły i nie potrafiły się dogadać. Ale tuż przed zaginięciem Jasminy najczęściej kłóciły się o pieniądze, które przysyłała im mama z Niemiec. Spór miał polegać na tym, że Smiliana chciała dysponować większą częścią tych dewiz lub całością, ponieważ w tym okresie miała problem z hazardem i najwięcej pieniędzy przepuszczała na jednorękich bandytach w pobliskich barach. Co więcej, policja wyciągnęła kartotekę Smiliany, która mówiła, że ta w 2014 roku zgłosiła na policji kradzież. Właściwie to rabunek.
miała zostać napadnięta przez trzech mężczyzn, którzy ukradli jej 500 euro oraz złote kolczyki. I zaledwie tydzień później okazało się, że rabunek został wymyślony przez Smilianę, że takie zdarzenie nigdy nie miało miejsca, a ona potrzebowała pieniędzy, by zapłacić rachunki, gdyż swoje oszczędności straciła u bukmacherów i właśnie na automatach do gier. Więc jak widać, przez te wszystkie lata nie wyszła z nałogu i w 2016 roku otrzymała wyrok za to, z tym, że wyrok albo w formie kary pieniężnej, albo warunkowego pozbawienia wolności. Tutaj już niestety nie udało mi się znaleźć, jaka to konkretnie była kara, no ale na pewno nie trafiła do żadnej jednostki penitencjarnej, nie było tutaj odsiadki. Ponadto Smiliana została poddana badaniom psychiatrycznym i specjaliści w swojej opinii stwierdzili, że kobieta cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości, w którym to zaburzeniu występuje wzorzec zachowań zdominowany nastawieniem wielkościowym, taką potrzebą bycia podziwianym, brakiem empatii i niezdolnością do przyjęcia perspektywy innych osób. Ale co najważniejsze, specjaliści stwierdzili, że zakładając, że Smiliana popełniła przestępstwo, to była wtedy w pełni poczytalna. A samo przestępstwo nosi znamiona premedytacji, co oczywiście nie działało na korzyść oskarżonej. Obrońca Smiliany zarzekał się, że wyrok dla jego klientki nie jest możliwy, gdyż nie ma jasnych dowodów, że to ona zabiła Jasminę. I też sama Smiliana od samego początku obstawała przy wersji, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem siostry. Z tym nie zgadzała się prokuratura, przypominając, że w zamrażarce, a konkretnie w tej bryle lodu, w której znajdowało się ciało Jasminy, znaleziono ślady biologiczne należące do Smiliany. Ale tutaj należy wspomnieć, że były tam ślady biologiczne łącznie czterech osób. Oczywiście samej Jasminy, również jej siostry i oskarżonej Smiliany oraz ich matki Katariny i co ciekawe do dziś niezidentyfikowanego mężczyzny. Chociaż tutaj śledczy mieli bardzo mało materiału biologicznego i z tego śladu dało się wywnioskować jedynie, że to mężczyzna. Ale materiał sam w sobie nie nadawał się na przykład do analizy porównawczej. Być może z tego względu nie był to istotny trop w sprawie. I warto jeszcze nadmienić, że żeby przebadać tę zamrażarkę i przeprowadzić sekcję zwłok, trzeba było poczekać aż 3 dni, żeby wszystko się roztopiło w temperaturze pokojowej, by nie zniszczyć śladów. I oprócz samych śladów biologicznych znaleziono tam też odcisk palca Smiliany na worku, którym była owinięta głowa Jasminy. Więc ślady biologiczne to jedno, bo policja nie wyjawiła, o jakie konkretnie ślady chodzi. To równie dobrze mógł być włos, który się przymroził jeszcze tam końcem lat 80. na przykład. No ale taki odcisk palca na worku, zwłaszcza jeśli był tam na przykład na wewnętrznej stronie, no to z tego już trudno się wybronić. Tym bardziej, że koronnym dowodem w sprawie została ekspertyza Chorwackiego Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych, według której to, że ciało zamordowanej Jasminy było zamrożone przez 19 lat, nie tyle, że zniszczyło dowody, co je zachowało, a ślady w postaci odcisków palców Smiliany zabezpieczone na ścianach wewnętrznych zamrażarki, jak i na worku foliowym związanym na głowie denatki, wskazywały jednoznacznie, że Smiliana z całą pewnością brała udział w umiejscawianiu zwłok w zamrażarce oraz manipulowała ich ułożeniem. Do czego ani Smiliana, ani obrona nie potrafili się już odnieść. Smiliana i jej obrona nawet przez chwilę deklarowali chęć podjęcia się badania wariografem, do czego ostatecznie oczywiście nie doszło na prośbę właśnie obrony, co motywowano tym, że Smiliana od momentu aresztowania jest pod wpływem silnych leków uspokajających, które mogłyby wpłynąć na wynik badania. Jak już wspomniałem, ciało Jasminy rozmrażało się aż 3 dni i wtedy w końcu można było przeprowadzić autopsję, która wykazała, że przyczyną śmierci były bardzo silne ciosy w głowę narzędziem tempokrawędzistym.
I tutaj jest rozbieżność. W zależności od źródeł tych ciosów miało być 2 lub 5. Po ogłoszeniu wyroku w sekcji 22 lutego śledczy przeszukali dom Smiliany, najprawdopodobniej poszukując narzędzia zbrodni. A wcześniej, bo 20 lutego, odbył się pogrzeb Jasminy, na którym pojawił się niemały tłum. Tutaj tabloidy miały trochę używania, a że to Smiliana jest w więzieniu, a nie na pogrzebie, a że mąż Smiliany jest apatyczny, a że siostrzenica Jasminy trzyma w ręku jej zdjęcie przepasane kirem, a że mama obu kobiet bardzo płakała. No typowy zabieg tego typu serwisów z newsami, czyli w sumie poszli na pogrzeb, porobili zdjęcia i komentowali, kto jak się zachowywał. A summa summarum wyszło na to, że według tabloidów każdy na pogrzebie robił coś nie tak. Ja bym do tego nie przywiązywał dużej wagi. No ale wreszcie końcem 2019 roku rozpoczął się proces. Generalnie przedstawiano tam wszystko, o czym do tej pory powiedziałem. I z ciekawostek mogę dodać, że Iwica jako mąż Smiliany skorzystał z prawa odmowy do składania wyjaśnień. A adwokat Smiliany, tworząc linię obrony, próbował przeforsować teorię, że na zdjęciach wnętrza zamrażarki widać jakiś siwy włos. A ani Jasmina, ani Smiliana najprawdopodobniej nie miały wtedy siwych włosów i że należy on do prawdziwego sprawcy. Ale ten wątek nie został dalej pociągnięty. Nie wiem, o co chodziło, ale zakładam raczej, że technicy kryminalistyczni badający tę zamrażarkę wiedzieli, co robią i nie przeoczyliby włosa, tak dość istotnego dowodu, więc pewnie było to jakieś zarysowanie na ścianie tego urządzenia. Śledczym natomiast udało się ustalić, że we krwi denatki znajdowało się 0,1 promila alkoholu we krwi, czyli naprawdę niewiele. Później proces się przeciągał. Obrona wnosiła o kolejne ekspertyzy, o włączenie nowych dowodów do sprawy, a prokuratura zaś mówiła, że te zabiegi nic nie wnoszą i zamiast przejść do przodu i dokończyć proces, to strony krążyły w miejscu. No, obrona twierdziła, że zamrażarka została otwarta dzień przed odnalezieniem zwłok na polecenie samej Smiliany, tak by urządzenie odtajało, i dopiero następnego dnia znaleziono tam ciało Jasminy. Zarzucano też nieprawidłowości przy zabezpieczaniu miejsca znalezienia zwłok i tak dalej. Niemniej jednak Sąd Najwyższy, bo to do niego zostały złożone skargi, odrzucił te wnioski, uzasadniając to 8-stronicowym oświadczeniem. I rozprawa ruszyła ponownie 14 maja 2020 roku. Częściowo online, częściowo na miejscu. Wtedy też Smiliana odniosła się do dotychczasowego przebiegu sprawy i ta obrona według mnie nie polegała na przedstawieniu jakichś sensownych faktów, które mogłyby ją wybronić z zarzucanych jej czynów, a podważała zeznania świadków i sposób zbierania dowodów. Przebieg wydarzeń, nawet badania psychiatryczne i sposób ich przeprowadzenia. No, ona zmieniła się w taką oblężoną twierdzę, oskarżając wszystkich wkoło o to, gdzie się znalazła. Ale sąd przychylił się do kilku wniosków i powołano na świadków jeszcze kilka osób z otoczenia Jasminy ze szkoły średniej. Ale ich zeznania absolutnie nic nie wniosły do sprawy, gdyż byli pytani, czy Jasmina zwierzała im się z problemów rodzinnych. Na co ci wszyscy zgodnie odpowiadali, że nie, i to w sumie tyle ich wkładu w tę sprawę. Ogłoszono w końcu dzień wyroku i nagle sprawa w lokalnych mediach stała się jeszcze bardziej kontrowersyjna. Ponieważ w te blisko 20 lat między dokonaniem zbrodni a doprowadzeniem Smiliany przed sąd zmienił się kodeks karny. I w 2011 roku zaostrzono nieco kary za zabójstwo i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Co prawda chorwacki kodeks karny nie przewiduje kary dożywotniego pozbawienia wolności i podaje kary minimalne, to jest za zabójstwo grozi minimum 5 lat więzienia, ale przy takiej kwalifikacji czynu sąd może orzec karę wieloletniego więzienia, która według przepisów
z 2011 roku wynosi między 21 a 40 lat odsiadki, a w przypadku morderstwa dwóch lub więcej osób nawet do 50 lat więzienia. Pomimo braku kary dożywotniego więzienia w tamtejszym kodeksie karnym, to widać, że przewiduje on dość surowe kary, które dają możliwość odizolowania sprawcy od społeczeństwa na długie lata lub w przypadku tych dłuższych kar na takie niepisane dożywocie. Bo ciężko sobie wyobrazić, żeby na przykład 40-letnia osoba skazana na 50 lat wyszła na wolność w wieku 90 lat i prowadziła super życie. No ale tutaj mówimy o nowym kodeksie karnym, o tych nowych karach. Stare przepisy dotyczące przestępstw związanych z odebraniem komuś życia obowiązywały w Chorwacji w latach 1997-2011, czyli w momencie, gdy Smiljana odebrała życie siostrze. Co za tym idzie, to właśnie według starych przepisów powinna być sądzona, ponieważ prawo nie działa wstecz. A według starych przepisów za zabójstwo groziło jej jedynie 15 lat pozbawienia wolności. I właśnie o taką karę, najwyższą możliwą, przewidzianą w starym kodeksie karnym, wniósł prokurator. Prokuratura przedstawiła 35 dowodów świadczących o winie Smiljany, w tym ślady biologiczne i badania DNA. Obrona polegała na próbach negowania istotności dowodów przedstawionych w sprawie oraz zarzutów wobec ich zbierania. Taka taktyka zakończyła się fiaskiem. Smiljana ani razu nie przyznała się do winy, a wszyscy członkowie jej rodziny, poza córką Katariną, skorzystali z prawa odmowy do składania wyjaśnień. I 30 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Varaždinie wydał wyrok skazujący Smiljanę na 15 lat więzienia. 500 dni, które spędziła już w areszcie, wliczono jej na poczet odsiadki oraz obciążono ją kosztami sądowymi w wysokości 22 tysięcy kun chorwackich, czyli bez mała jakieś 14 tysięcy złotych. A lokalne brukowce używały sobie na tym, że po wydaniu wyroku Smiljana popłakała się i przez maseczkę zaparowały jej okulary. Tak, serio. Jak słyszeliście, historia jest naprawdę potworna. Młoda dziewczyna traci życie i to z rąk własnej siostry. Szerszego motywu nie znamy i raczej już nigdy nie poznamy, gdyż Smiljana twierdzi, że jest niewinna, choć zebrano ponad 30 dowodów na jej niekorzyść. A ona sama nie przedstawiła chyba żadnego, który mógłby zasiać wśród sądu wątpliwości wobec jej winy. Oczywiście implikatorem okrucieństwa tej sprawy jest to, że Smiljana trzymała zwłoki siostry w domu, w lodówce przez 19 lat. Ale to jest jeszcze bardziej przerażające, gdy obierzemy sobie nieco szerszą perspektywę, bo o ile ukrycie zwłok wydaje się być czymś racjonalnym dla sprawcy i może ta lodówka wtedy rzeczywiście mogła być według Smiljany najlepszym miejscem, to dlaczego nic nie zrobiła z tym fantem później? Dlaczego postanowiła żyć ze zwłokami w domu? I dlaczego w ogóle jej to nie przeszkadzało? Dlaczego postanowiła trzymać koronny dowód w sprawie o zabójstwo, jakim są zwłoki? O ile mniej szokująca byłaby ta sprawa, gdyby je zakopała, co miałoby funkcję kryjącą dowód oraz oddania czci zwłokom, co w naszej kulturze jest niezwykle istotne. Poza tym zwłoki w lodówce, serio? No stąd też tyle głosów wśród opinii publicznej, że nie jest możliwe, by tylko Smiljana o tym wiedziała. Ja też nie sądzę, by była w stanie ukryć tajemnicę lodówki, której nikt nie używa, a która żre prąd przez 20 lat. Nie wierzę, że mąż się tym nie zainteresował, co tam jest. Nie wierzę, że żadne z trójki dzieci, które przecież w początkowym etapie życia są niezwykle ciekawskie, nie postanowiło tam zerknąć. No i czy potwierdzeniem tezy o takiej tajemnicy rodzinnej nie byłoby to, że zwłoki znalazł niedoszły dzień Smiljany? Czyli osoba, która nie była pod jej wpływem przez całe życie. Że to
on tam zajrzał jako osoba, która nie była z nią spokrewniona i jeszcze nie spowinowacona. No odbieram to jako mocny sygnał o tym, że więcej osób wiedziało o tym, że Jasmina była przez cały ten czas w domu. Ale dopóki którejś z nich nie podzieli się takimi rewelacjami z opinią publiczną, to możemy to traktować jako zwykłą teorię. Ta historia nie jest jeszcze popularna w True Crime'ie. Raczej ze względu na to, że rozwiązanie poznaliśmy naprawdę niedawno. Nie znalazłem też żadnego programu czy filmu dokumentalnego na ten temat. Może niebawem coś takiego powstanie i poznamy jeszcze więcej szczegółów tej historii. No ale na dziś to by było tyle. Przypominam, że zdjęcia do sprawy pojawią się na Instagramie i Facebooku Jugozbrodni. A my słyszymy się za 2 tygodnie w sobotę. Chwała!